Dobry wieczór Państwu, szanowne Państwo. To, co ja nagrywałem dla Was przedtem, że jadę do Afryki, to nie jest żart. To jest poważna sprawa. Siostra do mnie przysłała list, żeby ja się zgłosił się i zgłoszę się na misjonarza. I będę misjonarzem i będę tam w Afryce pomagać dla ludzi. Dowiedziałem się teraz przed chwilą, że tam jest węgiel, wszystko i że można wydobywać tam. Tak, ściągnę tam sprzęt dla ich, bardzo dobry sprzęt ściągnę z Anglii, z Francji, z Norwegii, z Portugalii, żeby Afryka stanęła na pierwszym miejscu. I pokażę, że ja nie tylko w Polsce robię, ale poza granicami robię, będę robić. I nie tylko będę misjonarzem, ale będę nawet mszy nie będę miał prawo odprawiać, komunii też nie będę miał prawo dawać, bo misjonarze nie dają komunii i mszy nie odprawiają, tylko pomagają w pracy. Zabieram ze sobą Lublina i zabieram sobie Opel Astra i jeszcze Audi. Jak major ze mną będzie chciał pojechać i tu nawet dzwonił do mnie niemiecki, też chce pojechać ze mną. No nie wiem, czy chce pojechać. A, i ten, Meksykanin chce pojechać nawet ze mną. To ja będę jako tam ich przełożonym, będę tam rządzić i tak dalej, jak to robić imi, a one będą moimi poddanymi. Będą nie poddanymi, ale ja źle powiedział. No można powiedzieć, że będą słuchać mnie, że co mają, gdzie mają jechać, do jakiej miasta, wsi, ja mówię po polsku, bo tak samo u ich wsi są, jak i u nas, jak w Polsce. Do wsi, do miasta, do coś jakiemuś człowiekowi pomóc, czy w chorobie, czy w czym zbadać i tak dalej, i tak dalej. Trzeba nie zakupić sprzęt lekarski do badania tętna, tak jak siostry. Będą mieli fartuchy białe i tak dalej, ich trzeba nie moich przełożonych podwładnych uzbroić, bo będę przełożonym na pewno swojej grupy, to wtedy jak coś jakiego, to ja będę rządzić nimi i wtedy tam będę, oni będą jeździć samochodami i tak dalej. I nie wiem, czy niemiecki to żartował, że chce pojechać razem ze mną, czy nie. Ale jeszcze raz się spytam się, czy chcesz pojechać do Afryki? Oczywiście. To powiedz głośno, no, dla ludzi. Oczywiście, oczywiście. Będziemy tam wydobywać węgiel. Węgiel i wszystko. Diamenty w Namibii. No i będę tu przyjeżdżać do Polski, a tu zajmie moją posiadłość, moja rodzina. A Janek będzie jechał? Nie, Janek nie. A jak będzie chciał? Nie. Janek już jest zgłoszony do operacji i do tej. Na odwyk. I na odwyk jest zgłoszony. Jest zgłoszony przez wyższe instancje, ja zgłosiłem jego i byłem wszędzie. Jest zgłoszony i tak dalej. On niech się spodziewa na dniach, że jedzie do szpitala i tak dalej. Skończy się jemu żarty, skończy się jemu takie przesyłanie na mój adres, że on będzie tym prezydentem, że on będzie wojewodą i tak dalej. Jak wytrzeźwieje, jak operacja przejdzie, przepukliny i tak dalej. Jak przeżyje. No, mam nadzieję, że przeżyje, bo przepukliny to nie jest ciężka operacja. Ja miałem przepukliny to i zobacz, i żyję. O. I powiem tak. Będzie już jest zgłoszony i tak dalej. Do wyższej instancji napisane pismo. I mają się zająć Jankiem. A Janka mama i Wiesiek pojadą na wieś. Na wieś pojadą, że tu nie będą i tak dalej, bo trzeba te mieszkanie ich obczyścić z karaluchów i tak dalej. O. No i na razie tyle. Dziękuję bardzo.